Kochani, takie krótkie, mam nadzieję, rozważanie na temat, który w pewnym momencie mnie zainteresował, a związany z tym tekstem, który był czytany. Nie wiem, czy pamiętacie to tak jakoś. Tak, prawie tak z przypowieści. Czy tam takiego jakiegoś zgrzytu wam się nie pojawiło, że ten sprawiedliwy, który 7 razy upada i znowu się podnosi? Co to za sprawiedliwy, co upada i to jeszcze tyle razy? A jest tam jeszcze ten końcówka, że ten bezbożny jakoś inaczej, jakby wystarczyło, że raz upadnie i już jest kanał. Niedobrze. No i tak się chciałem zastanowić, czy sprawiedliwy to jest taki jakiś wytrenowany w upadkach, bo tak by wyglądało, nie? Że sprawiedliwy to taki, co tak upada, ale tak bezpiecznie, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Skojarzyło mi się, dwa skojarzenia takie może troszkę pozabiblijne najpierw miałem. Początek szkoły średniej mojej, tak po podstawówce trafiłem do technikum. No i całkiem nowe środowisko, bo jakoś nikt z podstawówki nie poszedł razem ze mną. No i tam jacyś nowy koledzy, z jakimś jednym z nich się bardziej jakoś tak zaprzyjaźniłem, nomen omen, przez całe 5 lat z nim siedziałem chyba w jednej ławce. No ale na początku żeśmy tak stwierdzili, że no coś poza szkołą jeszcze trzeba robić, jakąś aktywność. Wymyśliliśmy sobie, że jest tam taki kurs jiu-jitsu, sztuki walki. Pójdziemy, będziemy się rozwijać w tym kierunku też. No i poszliśmy nie za długo, tam chyba 3 miesiące spędziliśmy na tych spotkaniach. Za chwilkę powiem, z pewnego powodu się to zakończyło, ale jedno, co sobie przypomniałem, wtedy mnie to tak jakoś zdziwiło i potem to przypomnienie też mi zdziwiło. Czy kojarzycie, może ktoś uczestniczył w takich szkołach sztuki walki, przez te 3 miesiące mieliśmy tam spotkania chyba 2 razy w tygodniu, po godzinie jakieś takie treningi. No i była jedna rzecz, którą żeśmy trenowali tak w 80%, to znaczy no oczywiście chcieliśmy sztuki walki, ale 80% czasu mniej więcej zajmowało jedną rzecz. Wiecie, o właśnie tak, przez 80% czasu uczyliśmy się upadać w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu, tak żeby sobie nie zrobić krzywdy. Także mi się skojarzyło, że może chrześcijanin to jest taki, który musi się tak porządnie potrenować w upadkach. I próbowałem szukać do tego. A takie drugie, tak żeby jeszcze dla rozweselenia, takie skojarzenie, które mi się pojawiło, to nie wiem, czy taki dosyć stary serial dla młodzieży, Wojna domowa, pamiętacie? Może mój rocznik, albo jeszcze starszy to będzie pamiętał, bo to chyba gdzieś w latach 60. było nakręcone. W każdym bądź razie tam w jednym z odcinków Bogumił Kobiela grał takiego instruktora narciarstwa. I on tak w zasadzie jedną kwestię tylko powtarzał, jak puszczał tych narciarzy. Jak się nie przewrócis, to się nie naucys. No to takie troszkę może humorystyczne skojarzenie, ale teraz wróćmy do zastanawiania się nad tymi upadkami, bo to nie jest jeden fragment, który mówi o upadkach sprawiedliwych i jakieś takie troszkę dziwne rzeczy mówi. Nie wiem, czy pamiętacie, z listu do Rzymian bodajże Paweł napisał, w pewnym momencie napisał takie zdanie, że zakon przyszedł, aby coś się stało. No właśnie, żeby zakon przyszedł, żeby upadki się pomnożyły. Oczywiście na tym to zdanie się nie kończy. Tam, gdzie to się stało, tam łaska bardziej obfitowała. Ale jednak gdzieś ten zakon po to, żeby były upadki. Jeszcze jedno może tak na początku takie skojarzenie. Jeśli pamiętacie na początek Ewangelii, tylko nie pamiętam której, gdzie jest Symeon opisany, pamiętacie? Chyba w Łukaszu? Może w Łukaszu. W każdym bądź razie, a może zerknę, bo gdzieś tu mam zanotowane. Tak, w Łukaszu. 2 rozdział Ewangelii Łukasza. I tutaj 34-35 werset, gdzie Symeon błogosławi rodzicom, czyli Józefowi, Marii
Jezusowi: błogosławił mi Symeon i rzekł do Marii, matki jego: oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu, i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą, i aby były ujawnione myśli wielu serc, także twoją własną duszę przeniknie miecz. Znowu pojawiają się upadki, czyli zakon jest po to, żeby się upadki rozmnożyły. Jezus przyszedł po to, żeby były upadki. No coś tutaj takiego jakiegoś niepokojącego jest, prawda? My jako chrześcijanie, no nie wiem, czy macie plany, ile jeszcze byście chcieli razy upadać w życiu? Nie. Najlepiej w ogóle. Na coś tutaj o tych upadkach jest. Przecież to może powinno być tak, że to już te upadki to za nami i w ogóle należy o nich zapomnieć. Właśnie, czy należy o nich zapomnieć? Czy w jakiś tam sposób należy pamiętać o tym wszystkim? Właśnie upadek to jest taka dosyć mocne słowo, dramatyczne, ale w różnych sytuacjach może różne rzeczy oznaczać. Można czasami mówić o pewnych, nie wiem, słabościach, pewnych klęskach, porażkach, no nie wiem, w każdym bądź razie różnie to emocjonalnie traktujemy, różne to są sytuacje. Możemy upadkiem traktować no jakieś z punktu ludzkiego widzenia jakieś kompletne załamanie się, pogrążenie w grzechu, a czasami również jako upadek uznajemy pewne obnażenie naszych słabości, pewne przykre rzeczy, które przeżywamy i może byśmy nie chcieli tego przeżywać, ale z jakichś powodów się zdarzają. Z jakichś powodów Pan Bóg pozwala czasami wychodzić na wierzch naszym słabościom, naszym kłopotom. No właśnie po co? Teraz bym chciał przeskoczyć do dwóch postaci z Ewangelii. Teraz chyba Ewangelia Mateusza będzie w paru miejscach, także możecie sobie otworzyć Ewangelię Mateusza. I najpierw od końca troszeczkę będziemy jechać. Mateusz 26 rozdział bodajże. Tak, najpierw fragment od 31 wersetu. To jest czas ostatniej wieczerzy. Jezus mówi: wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy. Napisano bowiem: uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody, ale po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. A odpowiadając, Piotr rzekł do niego: choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie, ja się nigdy nie zgorszę. Rzekł mu Jezus: zaprawdę powiadam ci, jeszcze tej nocy, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Rzecze mu Piotr: choćbym miał z tobą umrzeć, nie zaprę się ciebie. Podobnie mówili wszyscy uczniowie. Kto miał rację w tej dyskusji? Tak, to może przeczytamy, można obrócić kartkę dalej, w tym samym rozdziale od 69 wersetu. Piotr siedział zewnątrz na podwórzu, przystąpiła do niego jedna służebnica, służebna mówi: i ty byłeś z Jezusem Galilejczykiem. On zaś zaparł się wobec wszystkich i rzekł: nie wiem, co mówisz. A gdy wyszedł ku bramie, ujrzała go inna i mówiła do tych, co tam byli: ten był z Jezusem Nazareńskim. I znowu zaparł się pod przysięgą: nie znam tego człowieka. A w chwilę po tym przystąpili ci, co tam stali, i rzekli Piotrowi: prawdziwie, ty też jesteś z nich, wszak zdradza cię twoja mowa. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: nie znam tego człowieka. I zaraz kur zapiał. I wspomniał Piotr na słowa Jezusa, który powiedział: zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Wyszedł i głośno zapłakał. Nie wiem, czy to doświadczenie chcielibyśmy nazwać upadkiem, czy pewnym, no nie wiem, pewną porażką. W każdym razie chyba nie było to, znaczy rozumiemy, że nie było to przyjemne doświadczenie dla Piotra. I jakoś sobie z tym musiał poradzić. Tu jakby słowa o Piotrze się urywają, ale wiemy, że Piotr potem żyje dalej, żyje jako taka ostoja Kościoła, działa dalej, podnosi się w jakiś tam sposób z tego. I porównamy z drugą postacią. Nie wiem, czy
podoba wam się takie porównanie, ale jest inna postać, która również w zasadzie w tym samym momencie zbliżonym w pewien sposób zawodzi, w pewien sposób upada. No nie wiem, jak to nazwać. W każdym bądź razie, jeśli pomyślimy sobie o Judaszu i o tym, jak wydał Jezusa w ogrodzie Getsemane, można się zastanawiać, że Judasz jakoś zrobił to bardzo z premedytacją, Piotr ze swojej słabości, ale jaki jest finał tego? Kawałek dalej, jak już otworzyliśmy Ewangelię Mateusza, na początku 27 wersetu czytamy coś takiego. Trzeci werset. Wtedy Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, żałował tego, zwrócił 30 srebrników arcykapłanom oraz starszym i rzekł: zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. Piotr i Judasz żałowali. Zrozumieli, że gdzieś tam doznali porażki w swoim życiu. Gdzieś tam w jakiś niewłaściwy sposób postępowali. Obydwaj sądzę, że byli zasmuceni. Nie chciałbym porównywać, nie wiem, poziomu winy jednego, drugiego, rodzaju tego. Natomiast chciałem porównać ten finał, bo jeśli czytamy kawałek dalej, oni rzekli, czyli ci arcykapłani, do których przyszedli starsi: cóż nam do tego? Ty patrz swego. Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się. Jakby tutaj i tutaj żal, pewna porażka, pewien upadek, z którym Piotr sobie poradził, z którego Piotr wyszedł, no może trudno powiedzieć, że może zwycięsko, ale bo było to dosyć smutne dla niego przeżycie, problematyczne. Natomiast Judasz nie. Można się różnie zastanawiać, na czym polegała ta różnica, dlaczego był taki finał tutaj, a taki finał tutaj. Ja próbowałem to odnieść do pewnych doświadczeń wcześniejszych. I będziemy się cofać, jest kilka takich doświadczeń, przez które Piotr przeszedł właśnie. Niewiele jest informacji o tym, przez jakie doświadczenia przeszedł Judasz. Szczerze mówiąc, tak porównując obraz Judasza i Piotra, prawdopodobnie w tym środowisku, w którym byli, czyli wobec pozostałych uczniów, to zastanawiam się, że chyba uczniowie, jakby się tak ktoś ich zapytał, kto tu bardziej narozrabia, to pewnie by bardziej wskazali na Piotra niż na Judasza. Jeśli pamiętacie też sytuację z tego momentu, kiedy w trakcie ostatniej wieczerzy Jezus mówi, że ktoś go wyda. I uczniowie się dopytują, ale któż to będzie, prawda? I Jezus mówi, no jawnie nie powiedział, ale no ten, któremu podam chleb umoczony tam, poczęstuję go, to ten mnie wyda. No i bierze chleb, daje Judaszowi, a potem mówi, żeby miał iść i czynić to, co ma czynić, a uczniowie myślą, no na pewno poszedł coś kupić do jedzenia. Judasz jakby był tak poprawny politycznie, wydaje mi się, że może trudno było zauważyć albo uwierzyć w to, że właśnie on miał zdradzić. W zasadzie jeden, co mi się kojarzy, jeszcze epizod wcześniejszy, no to jeśli pamiętacie, ten olej, prawda, nardowy, który został wylany, Judasz, zresztą inni też, biadolił nad tym, że tyle zostało zmarnowanych, że można to rozdać biednym. Jan to, zdaje się, opisał. Tam już no, Jan natchniony, czy tam z perspektywy doświadczeń, kiedy pisał Ewangelię, stwierdził, no, że troszkę inne były pobudki Judasza w tym momencie. Nie, że chciał faktycznie to dla biednych dać. Ale wydaje mi się, że wtedy to no, bardzo politycznie poprawnie jakby to wyraził swoją wątpliwość w ten sposób, że no, warto by było to na biednych rozdać. Jakoś nie otworzył swojego serca, nie był taki szczery w swoim postępowaniu i być może nie miał wcześniej tylu doświadczeń, pewnych porażek, które miał Piotr, o których dwóch chciałbym jeszcze wspomnieć. Także cofnijmy się w tej chwili również w Ewangelii Mateusza. Może 14 rozdział, przeskoczymy do 14 rozdziału.
zaczyna się od informacji o śmierci Jana Chrzciciela, ale idźmy dalej. Od 22 wersetu. Jezus wymógł na uczniów, żeby wsiedli do łodzi, pojechali, czyli oni popłynęli na jezioro bez Niego. A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić, a gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź miotana przez fale oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów. Wiatr bowiem był przeciwny. A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr, odpowiadając mu, rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. Super doświadczenie, prawda? To już tak przysłowiowo nawet w języku jest to chodzenie po wodzie. No ale następne słowa mówią tak. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc: Panie, ratuj mnie. Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: o małowierny, czemu zwątpiłeś? I gdy weszli do łodzi, wiatr ustał. No fajne doświadczenie, tylko po co ten końcowy fragment z punktu widzenia Piotra? Po co się okazało, że on jednak zwątpił, że on jednak gdzieś tam okazał swoją słabość, ale okazał swoją słabość, a jednocześnie czegoś się nauczył, bo tu czytam w tym następnym wersecie, jak tylko zaczął tonąć, to zawołał: Panie, ratuj mnie. I Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: o małowierny. Może też niezbyt przyjemne, że to uzasadnienie dlaczego, ale doświadczył tego, że w trudnej sytuacji, w momencie takim naprawdę grozy sytuacji, kiedy zawołał: Jezu, ratuj, Panie, ratuj mnie, natychmiast pojawił się ratunek. Natychmiast Jezus, tu nawet jest napisane, że natychmiast wyciągnął rękę i wyciągnął go. Wydaje mi się, że to było z jedno doświadczeń, które on pamiętał w tej momencie, kiedy załamany wyszedł i zapłakał. Że jest ratunek i wiedział, gdzie szukać tego ratunku, do kogo zwrócić się z tym ratunkiem, kogo błagać o pomoc i że ta pomoc natychmiast nadchodzi, jeśli jest potrzebna. Dla porównania, jeśli pamiętamy, Judasza też szukał pomocy. Pytał się, znaczy zwrócił się do autorytetów, które uważał. Zwrócił się do arcykapłanów, do starszych, że z tym swoim problemem, że wydał krew niewinną, oddał te pieniądze, rzucił te srebrniki. Usłyszał, czy dostał pomocy? No usłyszał taką ludzką pomoc. Co nam do tego? Idź rób, co chcesz. Ty sobie z tym poradź. To jedno doświadczenie Piotra, które wydaje mi się przykre. Może którego tak po ludzku nie chciałby przeżywać. Znaczy, no jedno fajne, a potem to załamanie, prawda? Ale drugie doświadczenie, jeszcze jedno doświadczenie Piotra. Tu z kolei chyba dwa rozdziały dalej. 16. Tak, 16 rozdział i taka sytuacja. Od 13 wersetu mamy taką dyskusję Jezusa z uczniami, kiedy Jezus się pyta: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? No i tam wymieniają. Za Jana Chrzciciela, za Eliasza, za Jeremiasza, za jednego z proroków. No a Jezus tak dalej drąży temat: a wy za kogo mnie uważacie? No i znowu Piotr okazuje się otwarty, no i wystrzelił tak, prawda? Panie, Ty jesteś Chrystus, Syn Boży. Trafił, tak. I no, nawet bardzo miło został, bardzo miłą odpowiedź dostał, tak. Niech jesteś błogosławiony, Szymonie, tak, że nie ciało i krew ci to objawiło, tylko mój Ojciec. I no znowu, doświadczenie fajne. Tylko kawałek dalej czytamy. Jezus, kiedy jakby dyskusja się dalej toczy i od 21 wersetu czytamy: od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Upominać, strofować, różne słowa są w tłumaczeniach.
może na fali tego, że tak dobrze myślałem, takie fajne myśli mi przyszły do głowy, tak trafiłem w to, że to jest Mesjasz, no to Jezus czuł się, przepraszam, Piotr czuł się może taki troszkę usprawiedliwiony, pobudzony do tego, żeby dalej wyrażać swoje myśli. No i wyraża swoje myśli. Panie, nie przyjdzie to na ciebie. Czy tym razem trafił? Troszkę mniej, tak? Prawda? Odpowiedź, którą tutaj uzyskał od Jezusa, jest mniej jakby taka miła prawdopodobnie dla uszu. A on, odwróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. A znowu pewna taka porażka, wystawił się Piotr. I mógł sobie pomyśleć, no może niepotrzebnie się wyrwałem. I po co Jezus jeszcze takie dosyć ostre słowa mi powiedział? A jednak znowu, kiedy kojarzę to z tą sytuacją na początku, kawałek dalej, kiedy czytaliśmy po zaparciu się Piotra, znowu jedna rzecz mnie uderza. Może tutaj takie ostre słowa usłyszał o tym, idź precz, szatanie, że nie myślisz o tym, co ludzkie, ale o tym, co Boże. Ale może to był sygnał, który znowu był mu potrzebny po to, żeby wiedzieć, że w takich momentach pewnych może ekscytacji, a może trudnych, w każdym bądź razie problematycznych, nie zawsze trzeba uważać, bo nie wszystkie myśli, które przychodzą do głowy, to są myśli przesyłane przez Boga. Tutaj wręcz powiedział, idź precz ode mnie, szatanie. Znaczy po prostu te myśli, które wyrażasz, to nie są myśli Boże. To nie są, no tu jest powiedziane, myślisz po ludzku, nie po Bożemu. I może to była następna rzecz, która była mu potrzebna, żeby tam się zatrzymać. Nie wiem, może też przyszłaby mu taka myśl jak Judaszowi. Zawiodłem, przegrałem i jest takie rozwiązanie, podobne jak Judasz, prawda? Ale może wtedy potrafił sobie wspomnieć, że myśli, które przychodzą, nie zawsze muszą być od Boga. Że wtedy trzeba szczególnie uważać w momentach takiej ekscytacji, wzburzenia, problemów, przez które przechodzimy. Wiedzieć, gdzie szukać, gdzie wołać i pamiętać o tym, że to, co przychodzi, to mogą być myśli, które nam kto inny podsuwa. I może to była następna rzecz, która go uratowała w tej próbie, którą Jezus mu zapowiedział. Zresztą, jeśli pamiętamy, z tym, że to chyba w Ewangelii Łukasza, tak, też ten opis, kiedy Jezus zapowiada to zaparcie się Jego, to Jezus mówi takie troszkę dziwne słowa do Piotra, że modlił się za niego, aby nie upadła jego wiara, i mówi jeszcze coś takiego: a ty, kiedy się nawrócisz, to umacniaj braci swoich. Kiedy poradzisz sobie z tą porażką, kiedy przejdziesz tą następną próbę, do której ja modliłem się, żebyś się przygotował i jesteś przygotowany. I tak się właśnie zacząłem zastanawiać, że są różne rzeczy opisane w Słowie Bożym wśród bohaterów wiary, którzy przeszli przez pewne wstydliwe rzeczy, przez pewne właśnie upadki, porażki, i mogli przejść przez to różnie, ale jeśli właściwe wnioski, tak psychologicznie podchodząc, to takie modne słowo, przepracowali we właściwy sposób tą swoją porażkę, to przez co Pan Bóg im dopuścił, żeby przeszli, to było coś, co pomogło im w dalszym życiu, co gdzieś tam pozwoliło przy następnej próbie przejść przez to. Nie wiem, jak sobie tak zerkniemy na tych bohaterów wiary, wspomnianych chociażby w 11 rozdziale Listu do Hebrajczyków, weźmiemy sobie, nie wiem, Mojżesza, Jakuba, Abrahama, Dawida. Wielkie postacie, prawda? Ale z drugiej strony można powiedzieć, że wymieniłem w tej chwili mordercę, tchórza, oszusta, cudzołożnika. Takie doświadczenia przeszli. Przez doświadczenia, które no może nie chcieliby ich wspominać, ale jednak musieli przez nie przejść, musieli w jakiś sposób sobie z tym poradzić. W jaki sposób poradzić sobie z załamaniem, z żalem, z problemem. Tu parę takich cytatów mi bardzo pasuje z drugiego listu do Koryntian, także przeskoczmy teraz do drugiego listu do Koryntian. I może najpierw 7 rozdział.
Paweł tam pisze do Koryntian, udzielając różnych rad, analizując to, co się wśród nich dzieje. I może tak troszkę wyrwany z kontekstu, ale możecie zerknąć szerzej, o co mu naprawdę chodziło. Od 10 wersetu. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Patrzcie, co ten wasz smutek według Boga sprawił, jaką gorliwość, jakie uniewinnienie się, jakie oburzenie, jaką obawę, jaką tęsknotę, jaki zapał, jaką karę. Pod każdym względem okazaliście się czystym w tej sprawie. Paweł sygnalizuje tu takie dwa smutki, dwa sposoby przeżywania pewnych trudności, upadków, problemów, które z zewnątrz mogą być nawet dla ludzi z zewnątrz nie bardzo rozróżnialne. Kiedy widzimy smutnego człowieka załamanego z problemami, no nie wiemy, co siedzi w jego głowie. A jednak Paweł wskazuje, że może praca nad tym smutkiem, czy analiza tego, czy tego trudności, tego upadku, może pójść w zupełnie dwóch różnych kierunkach. Może by to być smutek od Boga, który przyniesie usprawiedliwienie, który przynosi, no tak jak tutaj całą sekwencję, gorliwość, uniewinnienie, tęsknotę, zapał. A może być to smutek ludzki, który, no skrótowo napisane jest, przynosi śmierć. Sądzę, że to taki troszkę obraz właśnie tych dwóch postaci, tych dwóch smutnych ludzi, którzy zawiedli, Piotra i Judasza, którzy wybrali taki lub taki rodzaj przeżywania smutku, czyli przepracowania tych trudnej sytuacji, przez które przeszli. Jeszcze jeden werset, cofając się znowu w drugim liście do Koryntian, do czwartego rozdziału. Paweł w taki obrazowy sposób pokazuje, no jak wygląda ta nasza siła, to co mamy cennego. I od 7 wersetu są takie obrazowe słowa. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani, zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Znowu taka jakby kontrowersja, prawda? Skarb, ale w takich glinianych naczyniach. I znowu kojarzy mi się to właśnie z takim obrazem, że czasami jesteśmy przez Boga, albo może w ten sposób Bóg dopuszcza, żeby te nasze słabości zostały objawione, żebyśmy zobaczyli, jakimi jesteśmy kruchymi naczyniami, takimi glinianymi, może niewiele wartymi, po to, żeby było wiadomo, na czym polega ten skarb, który jest w nas. I może to nas w tym momencie przeprowadza przez pewne rzeczy właśnie takie, że jesteśmy uciskani, ale nie pognębieni. Kojarzy mi się to właśnie z tym obrazem tych porównania tych upadków sprawiedliwego, który się podnosi, czyli gdzieś tam te konsekwencje tych przykrych rzeczy, może podobnych jak dla ludzi, którzy nie nauczyli się z Bogiem szukać rozwiązań tych trudnych sytuacji. A jednak te efekty potem idą w dwóch różnych kierunkach. I jeszcze jedno, bo jedno takie wniosek, do którego doszedłem, to no, może nie chcielibyśmy już na przyszłość żadnych porażek przeżywać, a tym bardziej planować jakichś porażek czy jakichś upadków. Natomiast no, jeśli do czegoś takiego dochodzi, no to też należy jakby otworzyć się na to, żeby przeżyć to we właściwy sposób, przepracować, zrozumieć razem z Bogiem, żebyśmy smutek, jeśli tam to z kolei Piotr napisał, że bywamy czasami, trzeba, żebyśmy bywali na krótko, zostawali zasmuceni po to, żeby pewne rzeczy się objawiły w naszym życiu. Może czasami po to, żebyśmy zrozumieli coś z samych siebie.
te słowa, kiedy pamiętacie, Symeon błogosławił, on mówił o tych, że wielu upadło i powstało w Izraelu. I jeszcze powiedział, żeby zostały objawione myśli serc, wielu serc. Czasami jest potrzebne po to, żeby pewne rzeczy, których albo nie potrafimy zauważyć, albo może nawet nieświadomie staramy się zamknąć w swoim sercu pewne słabości, pewne problemy, a Pan Bóg doprowadza do sytuacji, w których zostaną one objawione, w których pojawiają się przykre konsekwencje tych rzeczy. Moglibyśmy sobie tego nie życzyć, ale czasami pewnie nie ma innej drogi. Czasami to jest właśnie ta najlepsza droga po to, żebyśmy mogli, znowu to słowo psychologiczne, przepracować ten smutek, przepracować ten problem, przepracować tą naszą słabość, która została ujawniona. No i okazać się potem zwycięzcą. W następnym problemie, który być może będzie tym problemem takim dramatycznym, finalnym, jakim okazał się dla Judasza. Ale to jest jeden cel. Jest jeszcze, wydaje mi się, drugi cel, przez który czasami Pan Bóg pozwala nam przez smutne rzeczy, przez problemy, upadki przechodzić. Też drugi list do Koryntian, cofnijmy się do samego początku, do pierwszego rozdziału. Tam w tej inwokacji Paweł mówi o błogosławieństwach i przeskakuje w czwartym wersecie na coś takiego, z błogosławień z Bożej pociechy, mówi, który pociesza nas we wszystkich utrapieniach naszych, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszyć mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Czyli te nasze doświadczenia naszych upadków są po to, żebyśmy my je przepracowali z Bogiem, ale także, żebyśmy mogli służyć innym, którzy są w podobnej sytuacji, którzy być może mają jeszcze gorszy kontakt z Bogiem, nie potrafią bezpośrednio z Bogiem przepracować pewnej sytuacji, a my możemy służyć naszym doświadczeniem. My możemy służyć naszym wskazaniem i tym doświadczeniem, tak jak miał Piotr, że jeśli zawołamy, jeśli zwrócimy się we właściwym kierunku, to ta pomoc nadejdzie. Ta pomoc jest pewna. Plus ta druga informacja, żebyśmy mieli świadomość, że to wszystko, co się w nas pojawia w tej trudnym sytuacji, w tej kryzysowej, te myśli, może czarne myśli, może beznadzieja, to nie jest wszystko, że jest coś poza tym, że te myśli mogą pochodzić od zupełnie kogoś innego niż naszego Zbawiciela, niż naszego Pana. Poza tym fragmentem jest jeszcze jeden taki w psalmach, też dosyć ciekawy tekst. Chyba jakiś taki komplementarny, nawiązujący do tej wizji upadków i podnoszenia się psalm, czy tylko to może znajdę tutaj, bo chodziło mi o różne tłumaczenia. Psalm 37. Tak. I tak. W Biblii Warszawskiej 23, 24 werset brzmią tak. Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Choćby się potknął, nie przewróci się, gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją. Czyli tu jakby ten upadek jest już wcześniej zamortyzowany, można tak powiedzieć. Ale tu chyba ten tekst w oryginale jest może trudniejszy, bo patrzę, że w różnych tłumaczeniach jest to różnie. Na przykład, nie wiem, Biblia Tysiąclecia zdaje się. Jahwe umacnia kroki człowieka w jego drodze,
ma upodobanie. Choćby upadł, to nie będzie leżał, bo ręka jego podtrzymuje Jahwe. Czyli tu już jest taki o upadku, ale mimo wszystko, że potrafi się podnieść. I nie wiem, jeszcze takie starsze chyba. O, z przedkładu Jakuba Wójka. Przed Panem postępki człowiecze będą prostowane i drogi Jego zechce. Gdy się powali, nie stłucze się, bo Pan podkłada rękę swoją. I taki obraz, zależy, który do kogo jak przemawia, ale sądzę, że ten obraz Pan Bóg czasami chce, abyśmy sobie utrwalili na przyszłość, na ewentualne problemy, upadki, które może nas jeszcze czekają. Jeszcze może coś w naszym sercu musi zostać objawione. Jakieś myśli naszego serca muszą zostać objawione. Może właśnie w taki bolesny sposób, że przekonamy się o swojej słabości, ale ileś tam już rzeczy, przez ileś rzeczy przeszliśmy w naszym życiu, ileś doświadczeń mieliśmy, kiedy Pan Bóg nas podźwigał, kiedy Pan Bóg rozwiązywał nasze problemy właśnie po to, żeby może jeszcze ten kolejny był takim upadkiem, który upadniemy, ale w Boże ręce. I w jakimkolwiek to będzie tragiczna sytuacja, to będziemy bezpieczni, prawda? I na koniec może jeszcze taki ostatni werset z listu do Efezjan. Drugi rozdział listu do Efezjan. Od 4 wersetu brzmi on tak. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteśmy i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Amen.